Scenariusz? Wata. Szczęśliwy dzień. W krainie zabawek zapowiada się dzień pełen wrażeń. Nodi jedzie do pana Sparksa po zamówioną paczuszkę. Zaraz wracamy do domu, samochodziku. Panie Spark. O, cześć, Nodi. Wiem, po co przyjechałeś. Czeka już na ciebie to, co zamówiłeś. Cii, dzięki, panie Spark. O, co to jest? Mój najnowszy wynalazek. Maszyna do wróżenia. Możesz się dowiedzieć, co cię jutro czeka. Wspaniale. Mogę spróbować? Oczywiście, Nodi. Wystarczy tylko, że wrzucisz tu monetę. Naciśniesz ten guzik, a maszyna wyrzuci wróżbę. Wywróż mi coś dobrego. To bardzo ważne. Jutro szczęśliwy dzień. Wiedziałem. Co takiego ma się jutro wydarzyć? Właśnie minie rok, od kiedy dostałem mój samochodzik. To jakby urodziny. Żeby je uczcić, zrobimy sobie wolny dzień. Pojedziemy na piknik, odwiedzimy Tessy, zjemy lody i zrobimy jeszcze 100 innych miłych rzeczy. Jutro będzie super. Tak jak tu jest napisane. Mnie, więc troski w cień. Szczęśliwy dzień. Niech rządzą więc radość i śmiech, bo to ma być szczęśliwy dzień. O nie, nie powiem, bo to niespodzianka. No dobrze. Spójrz, to twój ulubiony olej na jutrzejszy piknik. Zobaczysz, jaki to będzie wspaniały dzień. Dobranoc. Jedzenie na jutro mam już przygotowane. Niech rządzą więc radość i śmiech, bo to ma być mój szczęśliwy dzień. Ojej, dziś mój szczęśliwy dzień. Pora wstawać. Wszystko zniknęło. Kto zjadł moje przysmaki? To nie my, Nodi. Muszę jeszcze raz kupić jedzenie na piknik. To nie jest w porządku. No dobrze, możemy zacząć nasz szczęśliwy dzień. Co? O nie. O, muszę zmienić oponę. A dzisiaj miał być szczęśliwy dzień. Straciliśmy dużo czasu. Musimy jechać szybko, żeby go nadrobić. Teraz już wszystko pójdzie dobrze. Mamy jedzenie dla siebie, dla ciebie olej. I został mi jeszcze pieniążek na dużą porcję lodów. Ktoś w
wszystko wykupił. Nie zostawił ani jednej porcji. Nic mi się dzisiaj nie udaje. Już wiem, co zrobić, żeby to zmienić. Zaproszę Tessie na nasz piknik. Ruszaj, samochodziku! Udział wzięli Lucyna Malec, Krzysztof Zakrzewski, Jerzy Bazur i inni.